Jak się czujesz, panie władzo, kiedy dziecko psikasz gazem? Może twoje dziecko kiedyś psiknie ktoś następnym razem? Jak się czujesz, komendancie, gdy telefon dzwoni nocą? Czy w piżamie wysłuchujesz, kiedy, kogo, gdzie i po co? Jak się czujesz, robokopie, gdy dziewczynie łamiesz rękę? Jest tak bardzo niebezpieczna, może złamie jej także szczękę. Niech historia cię oceni i nie gość z telewizora, gdy rachunek się wyrówna, gdy rozliczeń przyjdzie pora. Wtedy pojmie jeden z drugim, czym jest właśnie taka władza. Gdy się własne dziecko wstydzić będzie z tobą się pokazać. Jak się czujesz, aspirancie, kiedy lejesz babcie pało? 1500 za to bicie, to jest dużo, czy też mało? Jak się czujesz, komisarzu, gdy konfetti tniesz z kartonu? Czy ton dobry umiesz przyjąć, by nie musieć spuścić stonu? Jak się czujesz, komendancie, gdy pilnować masz pomnika? Co też zrobić ci musieli, abyś oczy tak przymykał? Niech historia cię oceni i nie gość z telewizora, gdy rachunek się wyrówna, gdy rozliczeń przyjdzie pora. Wtedy pojmie jeden z drugim, czym jest właśnie taka władza, gdy się własne dziecko wstydzić będzie z tobą się pokazać. Gdy sąsiedzi za plecami pokryją mu gdzieś na klatce, będą wzrokiem cię prowadzić i się dziwić twojej matce, że udało się wychować dziecko jej bez kręgosłupa, które rozum ma schowany tam, gdzie jest zazwyczaj. Niech historia cię oceni i nie gość z telewizora, gdy rachunek się wyrówna, gdy rozliczeń przyjdzie pora. Wtedy pojmie jeden z drugim, czym jest właśnie taka władza, gdy się własne dziecko wstydzić będzie z tobą się pokazać. Gdy sąsiedzi za plecami pokryją mu gdzieś na klatce, będą wzrokiem cię prowadzić i się dziwić twojej matce, że udało się wychować dziecko jej bez kręgosłupa, które rozum ma schowany tam, gdzie jest zazwyczaj dupa.